Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kwadratowej Masakry i słuchajcie, dzisiaj jest dużo rzeczy się wydarzyło i zanim o nich wszystkich opowiem, najpierw muszę wam pokazać to miejsce. To jest napisane, jak widzicie, dom Zipka i Scott i dlaczego tu się wziął mój dom, to zobaczycie oczywiście w dzisiejszym odcinku. Pokłóciłem się, powiedzmy, że z Ernestem w ogóle i tak, i dlatego właśnie tam widzicie mój domek. Plan na dzisiejszy odcinek był taki, że zakradniemy się do domu magistra i buraka i spróbujemy im coś zrobić z tym domem, ponieważ chcieliśmy tutaj zadrzeć trochę z największymi władzami serwera, żeby zobaczyć, na co ich stać. Za samo wejście do ich zamku zniszczyli dom cały, puścili lidera w domu, są dosyć niebezpieczni. Oprócz tego oczywiście także w późniejszym czasie zagraliśmy sobie w nowej edycji ruletki na serwerze Kwadratowa Masakra, teraz mega, mega kozacka. A teraz zapraszam już was do odcinka, żeby zobaczyć, co się wydarzyło, zaczynając od naszych podchodów do wielkiej willi buraka, magistra i Zachy. Dobra, napisałem do magistra, czy oprowadzi nas po domu. Może jakieś małe przeszpiegi zrobimy. Hajs chce. Ile chce hajsu? Co to ma być w ogóle? Hajs chce za oprowadzanie po swoim domu. Ile? Kurde, ile? Blok diaksu od osoby. Kurde, drogo, stary. Stary, strasznie drogo. Zapytałem, czy możemy zejść do 14 diaksów. Uwaga, chwila prawdy. 14 diaksów i blok złota. 14 diaksów i 3 złota. Uwaga, ostateczny werdykt teraz i przyjmujemy. O nie. Ja chcę piwnicę, stary. Jest, zgodził się. Idziemy pod jaksy. Idziemy po to? Dobra. Stary, myślisz, że to jest na poważnie z tym liderem w ogóle w domu? W sensie, że poważnie? Tak, stary, no Yoshi stary był u nich, no. I nie ma już domu w ogóle. Ale czemu? A co on zrobił takiego? A, no wszedł po prostu. Bez pozwolenia, no. Co ty mówisz? Po prostu no. Wszedł. I to wszystko. Tak, 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 tak. Czas na zapłatę, czyli tak było ile? 14 diaksów i 3 złota. Proszę bardzo, zapłata. Jest, wchodzimy! Stary, wchodzimy na przeszpiegi. Oj. Dawaj, dawaj. O kurde, co tutaj, ale tu jest fajnie. Wow, co my tu mamy? Siema. Ja nie mogę. Pierwsza zasada, jeżeli cokolwiek zniknie z jakiejkolwiek skrzynki, jeżeli zniknie jakikolwiek przedmiot z danej ramki, to będę was gnębić do końca sezonu. Dobrze, oprowadź nas proszę. Damy w dziedzictwie narodowym. Nieźle tu macie. Co to jest, są za bloczki w ogóle te zielone? To jest Prismarum, mogę takie sprzedać rzeczywiście autoreklamą. Okej. A gdzie macie sklep? Macie jakiś sklep, czy nie? Czy to tak prywatnie, tak pod stołem tam? Trzeba się prywatnie zgłosić. Okej, dobra. To prowadź nas, gdzie możemy iść, a gdzie nie? Możecie wszędzie stąd do góry, na dół wam brakło trekas, a na dole jest najciekawiej. A jak to? A na dole to ile trzeba zapłacić? 10 bloków będą sobie. O kurde. Fuck, dobra, wjeżdżamy na górę, dawaj. O, tu kotka macie. Hello, kotku. O, dobrze, że... O nie! Stary! Co ty żeś zrobił? Ej, on za każdym razem ginie. Przez te właśnie jednokratkowe windy w dół. A tutaj jest co? Jest w dół. Już koniec? No. Dla niego tak. O kurde, trzeba znowu zapłacić. Ja za niego zapłacę jeszcze raz, jak będzie trzeba. To połowę wtedy, tak? To ja, żeby on i ten odzyskał. Chodź, co? Ernest, chodź, to ja mu zapłacę za ten. Zostawisz za mnie pieniądze? Tak, czekaj. O nie! Ojej, wymsknęło mi się. Kurde no, to były jakieś pułapki, stary. Dobra, samo to czekaj, otworzyło, czekaj, bo muszę najpierw zapłacić, no. Czekaj, nie da się złota na trzech na pół zrobić. To możemy taniej? Może być jeden złota? No starczy, że jak będziesz mieć. Trzymaj. O, chyba się dogadamy. To mój cały dobytek. Nie jestem zbyt bogaty jeszcze. Dobra, gdzie siedzi na górę? Tędy, tak? Dobra. Co my tu mamy? To był pierwszy sklep z wiśniakami, jaki powstał. Tutaj wszyscy przychodzili, tutaj był największy... Ej, a sprzedajecie wieśniaków? Handel jakiś jest z niewolnikami, czy nie? Możemy sprzedać. A po ile wieśniak? A też Zachę trzeba pytać? On jest współlokatorem. Właśnie weszliście do najważniejszego pomieszczenia w tym budynku, w górnej części. A czemu? A co ty? Twój czemu pokój? To jest najważniejsze? A, twój pokój. To jest sexy sypialnia buraka. O kurde. A czy mogę wejść do owieczek? Czy gryzą? Tylko pogłaskać. Pogłaszczę każdą. Dobra, wychodzę. Wychodzę, bo nie lubię, jak tak za mną idziesz. Ja się nie wiem, co ty zrobisz, no. Boję się ciebie. No lepsze jest to, że ja też nie wiem, co zabijam. Hodujemy chorobę ściekłych krów. A to dlatego tak zabijasz wszystkich? Nie, to przypadkiem. To zajęło farma żelaza. I ile to ma pięter w ogóle? Tak. To jest od bedrocka prawie po samym. I to jest obsydianem też tam na dole? 17,5 tysiąca obsydianów. Prawie 2,5 razy więcej niż wszyscy razem wzięci pozostali. Mogę jeden obsydian wykopać, zobaczyć ile się kopie, tak mniej więcej, żeby policzyć? Ten. Ten mogę? Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, to wy zrobiliście ten hazardzik? To jest mój wynalazek. A kiedy będzie kolejna ta edycja? Miał być dzisiaj. Ej, a słuchaj, mam takie pytanie, ty chodzisz do pracy?
Nie muszę. Kurde. A śpisz? Ostatnio nie. Kurde. A macie jakiegoś bacona do kupienia na przykład? Kilka. A i za ile jest bacon jeden? 500. No nie, no co ty no, dlaczego tak dużo? Przecież to jest nie jest warte aż tyle. Nitashi sprzedał. No wiem o tym, ale to Nitashi to Nitashi, nikt i tak nie kupuje. Kupili. To było po znajomości oszukane, mówię ci. A my się nie znamy. Kurde. Dobra, to dziękujemy bardzo za oprowadzenie. Bardzo ładny macie budynek. Cześć. Siema. No nie, o co to idzie? Nie co? Idź, nie idź za mną, proszę. Nie. Patrzę, czy na pewno się oddali. Tak, my idziemy już na pewno. My już do domku idziemy kopać diaksy, żeby kupić bacona. Pogubiłeś się. Ej, nadal co nam idzie. Ej, bo on chcesz wiedzieć, gdzie my mieszkamy. Nie, stary. Dobra, wylogowujemy się. Ej, stary, nie ma opcji nic zrobić. On tam stoi nadal? Nie, nie. Nigdy zobaczyć. O kurde, co to? Piorun uderzył! No. Nie, stary. Ja tam nie idę, ja tam nie wracam, ja stary. Ja stąd spadam. Ej, on tutaj siedzi. Kurde! Co jest? Chodź, stary, chodź. Jak on to zrobił? Ziom, on się dalej na mnie patrzy! Stary. Nie! Czekaj, uciekamy gdzieś na dół, stary. Uciekamy, stary, trzeba się schować po prostu, żeby nie wiedział, no, gdzie jest. No, musimy się dobrze schować, dawaj, serio. Chowamy się. Dobra, ja się schowałem. Ja też się schowałem, stary. Git. Dobra, nie ma go. On nie jest tu, no! On mnie widzi przez cały czas, no! Co jest? On wie, gdzie jestem. Dobra, spadamy stąd. Już, nie zwracamy na niego uwagi, idziemy stąd. Teraz dawaj, stary. Wrzucam. Dawaj pierwszy i czekaj na mnie, otwieramy wtedy na 3-4. Pyk. Poszło i co? Jest! Nie! Pospolity lootbox! Biorę kolejne! Okej. Okay. Pospolity! Ej, też mam pospolitego, kurde. Czekaj, zobaczmy, co się trafiło w takim razie w tym pospolitym. No właśnie, czekaj. Ja jeszcze zagram jeszcze raz. Co tutaj jest? O nie! Ale beznadziejne rzeczy. Dobra, jeszcze raz, uwaga. Pyk! Poszło. I... Czerwony, rzadki! Dobra, tak? Ktoś rzucił kolejny. Co masz w środku? Właśnie już patrzę, co tu mam w tym wszystkim. Dobra, w pospolitym lootboxie jest... O! Ej, nie jest źle. 8 emeraldów, enchantowana jakaś ten iron pickaxe. Dobra, jest spoko w miarę. A w czerwonym, uwaga! Troszkę lepiej. Takie no powiedzmy, ale mam przynajmniej zbrojkę na konia, która mi się przyda. Dobra. I to z powrotem mam oddać, tak? Ja mam, stary, dobrą ten, łopatkę tylko w miarę. Dobra, tu oddaję, pyk. I mam co, 8 jeszcze? Emeraldów w ogóle. Dobra, wrzucam jeszcze jednego diaksa. Uwaga! No nie, no pospolity! Obstaw jeszcze jednego diaksa, stary. To jest tak uzależniające! Dobra, czekaj, to ja biorę, uwaga. Ja mam pospolitego jeszcze, zobaczę, co jest. Pospolity. I... O, takie sobie. Mityczny! Co to jest mityczny? Jaki to jest mityczny? Jaki to jest mityczny, stary, ziom? Pokaż! Żółty! Pokaż! Żółty! A, czyli jaki? Pokaż, co tam jest. Wow! Blok diamentu, możesz grać dalej, ziom! Ej, graj bez dalej! Bez kitu. Lecimy kolejne! Mogę się ubrać, stary, mogę się ubrać w nowe rzeczy też. A pospolity znowu! No come on, znowu mam pospolitego! Ej, i płyn Rugola w ogóle mam, stary, od razu. Jakie na to jest? Kolejnych diaksów. Dobra, lecę kolejne. Stary, dawaj, do utraty diaksów. Rzadki! Gramy. Nie! Okej, okay. O nie! Pospolity! Nie! A... Tylko nie to! Kurde, dobra, to odkładam wszystko. Dobra, to wyrzucam. Jest już niepotrzebne. I teraz pytanie, czy gramy dalej? A ile masz jeszcze? 4 bloki. To 4 już, bloki? No. Czy mamy jeszcze po 2 gry? Nie mamy, nie gramy już więcej. One stary, dobra. Są. Próbujemy? 4 no gry stary, jeszcze? Dawaj, dobra, dawaj, 4 dawaj, gry, dawaj. Ziom. Ale czekaj, jak to zrobimy? Obstaw po 2. Mi, stary. Dobra, uwaga, trzymaj. Dobra. Ostatni raz próbujemy. Dobra, uwaga. Pyk. I kolejny, pyk. No nie, 2 pospolite! Ale bez sensu. Dobra, nie mamy diaksów już, wszystko straciliśmy. Wszystko straciliśmy, no kompletnie. Hazard jest zły i tyle. Nigdy nie gram, kurde, a teraz jak coś mnie podkusiło, no widzisz? Zipek czuje się pokrzywdzony, a ja osobiście, słuchajcie, cieszę się po prostu, że zagrałem w tą grę po prostu. Mordo, przypominam, że ty grałeś za moje diaksy. Co? No, one są wspólne. Zaraz, przecież wszystkie ja wykopałem. Stary, razem mieszkamy. Ale co z tego razem? Razem mieszkamy, więc wszystkie rzeczy są wspólne. Stary, nie, ja je wykopałem. Musisz mi nie, zwrócić 5 bloków diaksu. 5 bloków. Ej, stary, trzeba było to mówić zanim mi je dałeś. Tak to bym nie grał. Co? Nieprawda. No, nie, no dobra, masz rację. No, były twoje, bo za swoje bym nie zagrał. Ale mi je dałeś. Czyli wszystko, co wygrałeś, jest moje. Nie. Tak, no to zdecyduj się. Nie, stary, po prostu dałeś mi, żebym sobie pograł i po prostu jako kolega, koleżeński. Ziom, albo bloki, albo itemy.
Prosta sprawa. Gratuluję, że jesteś. Inaczej nie wchodzi na mojego zamku. Ej, stary. Ziom. Możesz mówić, co chcesz, ale słuchaj, że to tylko twój zamek, stary. To już akurat nieprawda. No jak to nie? Ale większość to ja zbudowałem. Stary, ale ja byłem przy budowie zamku. Ale nie budowałeś. Budowałem. A ile zbudowałeś procent tego zamku? Myślę, że około 30. Myślę, że około 25. Dobra, 25, niech ci będzie. Dlatego no dobra, nie wchodź stary. Tutaj, 25% zamku jest tylko twoje. Ej, no dobra, ale w takim razie mogę rozwalić 25%. Co? Nie. Tak czy siak chcę zwrot diamentów. Jak ci się coś nie podoba, to się możesz wyprowadzić, wiesz? Proszę won. Ej, stary, przestań. Najpierw powiedz, że oddasz mi diaksy. Nie. Oddasz? Stary, zabijesz mnie zaraz. Oddasz mi diaksy? Razem mamy itemki, razem mamy wielki zamek, stary, i tak dalej. Wszystko. No i co? No dobra, ale zobacz. Diaksy wszystkie ja wykopałem. Zamek 75% stary, ja zbudowałem. Ej, stary, ale powiedz mi jedno. Gdzie tu jest sprawiedliwość? Stary, powiedz mi jedno. Wyprowadzam się! Co? Wyprowadzam się! Znaczy, sztos! Koniec, dawaj. Nie będę, nie! Elo! Zabieram swoje rzeczy. Ej, nie, to ja biorę połowę. Nie, czekaj, nie bierzesz połowy, bo... to siekierka dyksowa, łopatka dyksowa. To są rzeczy moje. No idź, szybciej. No i dobra, idę. No szybciej, no. Już, zaraz. Ej, ale dokończ mi ten zamek, zanim się wyprowadzasz przynajmniej. Nie. Stary, no i zostaniesz mi w takim nieskończonym budynku? Tak. Wiesz, że to jest niebezpieczne, mieszkać na remoncie. Nie obchodzi mnie to. Koniec, odchodzę. Żegnaj. No i gdzie ty zamieszkasz? Nie wiem, znajdę sobie jakieś miejsce. Jakie? Nara. Dobra, póki co, słuchajcie, zostajemy tutaj, w tym miejscu, i to jest nasz nowy dom, przed domem Jawora. Jawor powiedział, że nas przyjmie, że możemy się rozgościć tutaj przed domkiem. O, zjadł nam ktoś ciasto. W opór niemiłe. Da się zobaczyć, kto to? Jawor? Zeżarł mi ciasto. Dobra, policzymy się z tym panem, jednak wyprowadzę się w następnym odcinku stąd. Okej, słuchajcie, póki co wygląda na to, że zostaliśmy tutaj. Mamy nasze inwentory, kolejne inwentory jest oczywiście w naszej skrzynce ender chestowej. Ale póki co uciekam, widzimy się w następnym odcinku, na razie, cześć. Policzymy się z tobą, Jawor, zobaczysz. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć.